Jack Holder, Rasmus Jensen i Wiktor Kułakow. I już mamy duet toruński. Ten duet, który oglądaliśmy w meczu północ-południe swoją drogą. Ale Kułakow tam się bronił jeszcze przed Kacprem Gomulskim na ostatniej pozycji. Na razie Rasmus Jensen, ale na pewno podrażniony był i jest Kacper Gomulski, bo zaczął tracić też dystans. No tu chyba z Rasmusem Jensenem. Nie, inaczej, Rasmus Jensen nie ułatwia zadania koledze z pary. No z przodu jedzie Jack Holder, szuka, jeszcze szuka. O, i defekt, defekt, jest problem. I czeka Holdera i z 5-1 zrobiło się 3-3. No ale Wiktor Kułakow musi jeszcze te 3 punkty dowieść, bo tam będzie do końca jechał z nim Rasmus Jensen. Zabrakło trochę dystansu. Kułakow czy teraz będzie skorytował juniora toruńskiego? Na to się chyba zanosi, zobaczymy. Ale proszę bardzo, Żupek! Tak jest, wjeżdża twardo, rozbija parę toruńską i mamy 4-2. No i zobaczymy, czy jeszcze się pokusi o gonitwę, ale szybki jest tutaj Żupiński, to trzeba mu oddać to, na co zwraca uwagę Jacek Gajewski. No, Karol Żupiński jest taki trochę nieobliczalny. On dobre wyniki, dobre biegi, fantastyczne biegi. Przeplata z tymi czasami nieco słabszymi, ale ma dopiero 18 lat. Defekt Igora Kopcia Sobczyńskiego. I teraz zobaczymy, czy się dotoczy. Jeszcze za chwilę ostatnie okrążenie. Kielimat blisko, blisko. Także Jakob Torsel, chociaż on jest na razie na czwartej pozycji. Na razie to Kildemat ma tutaj za zadanie i chce, wziął na siebie, w cudzysłowie mówiąc, ten ciężar, bo jest po prostu szybszy delikatnie od Torsela. Wziął na siebie ten ciężar, aby próbować rozbić toruński duet, który jedzie 5-1. Jeżeli dowiozą Adrian Miedziński i Chris Holder tych 5 punktów, będziemy mieli już 50 punktów na koncie ekipy toruńskiej, a więc podtrzymają ten wynik z piątką z przodu. No ale widać tę przewagę, różnicę dzielącą Miedzińskiego od Kildemanta, który jeszcze mocno wyłamuje się na koniec, na jednym kole Chris Holder. Wiemy, że piątka z przodu pozostanie. No i ostatecznie 20 punktami wygrywają Torunianie z Gdańszczanami, 55-35.